Hej, cześć, witajcie tutaj, drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale. W dzisiejszym odcinku sobie będziemy polować na Goblin Gang, bo jest już on dostępny, nawet go odblokowałem, nawet na trzeci level. Dzisiaj sobie otwierałem właśnie poranne skrzyneczki, to z Golden Chestami wypadło właśnie kilka ich. Z Free Chesta jeszcze mi 10 wypadło tych kolesiów. I słuchajcie, mam też je w sklepie i sobie je dzisiaj je zakupimy. Specjalna oferta też jakaś taka do dupy, bo 10 tysięcy kasy tylko jest. O, jakiś nowy koleżka. Przyszedł. O, jakiś słaby, ten, takiego to nie możemy trzymać. Przykro mi. Ale od 2600 albo 400 przyjmujemy. Dobra, także sobie tą kartę dzisiaj zakupimy. Za 100 gemów 400 kart. Okej, jest. Szkoda, że dwa razy nie można kupić. I będziemy sobie upgrade'ować dzisiaj właśnie tę kartę, bo kurczę, wydaje mi się, że to będzie taki sztosik ta karta po prostu. I będę jej na pewno używał, bo już czuję w niej potencjał, jak zagrałem nią dzisiaj na challenge'u. Grałem nią na trzeci level, ale i tak sądzę, że jest kozacka. Kurczę, na 8 ją tylko mamy, nie wiem, czy jest sens teraz jej używać. Za mało uszy. Dość friendly battle. Dobra, zagramy sobie tak, bo tutaj będziemy mieli wyrównane levele kart. Więc ojdź. Mogło się chwilkę zacząć. Dobra, sobie z kolegą tutaj zagramy. I ogólnie ten Goblin Gang wypuszcza 3 te zwykłe goblinki i 3 te Spear Gobliny. I on kosztuje 3 eliksiru. A normalne gobliny, jakby chciało się tak wypuścić, to byśmy zapłacili za to 4 eliksiru, także... jeden eliksir do przodu zawsze zyskujemy. Używając tego. No za 3 eliksiru 6 goblinków wypuszczamy, to myślę, że to jest opłacalna karta. Ojejku, on użył ząbka. Jeszcze miniony, nie. Unlucky situation. No nie mam się jak bronić teraz. No tak kiepsko bym powiedział, tak kiepsko. Tylko że kurczę, teraz ogólnie, jeżeli ja używam zamiast moich Spear Goblinów te gobliny, no to niby one są lepsze, tylko że koszt eliksiru, koszt deku właśnie wzrósł. Do 4-1 chyba. I czy coś by tu jeszcze można zamienić, żeby jednak ten koszt był troszkę mniejszy. No ale tak w sumie nie ma co zamienić w tym depu. Nie mam pojęcia, co by tutaj można było jeszcze wykombinować. Wszystko jest tak naprawdę przydatne. Każda karta z tego deku, kto ją używał. Więc tak. Okej, okay, goblinki. No nie. Takiego. Sorki, że mam chrypkę. Dobra, balon. Okej, to wyjdzie chyba spoko dla nas. Coś mi się wydaje, bo się ładnie obroniły przed tym. Tylko, że teraz musimy tam puścić Baby Dragona jakoś, tak hardkorowo. I wyrazić go minera. Kurczę, nic tu nie zrobimy. No nic, przegrywamy. Szkoda. Ale kurczę, chyba zagram. Spróbuję jednego jednak zagrać zwykłego mecza tymi Spear Goblinkami. Chociaż 8 level, tu miałem 11. 3 levele przewagi, tak?
Ale jak to się mówi, raz się żyje. Dobra, zagrajmy tu, bo ogólnie mamy rekordzik. No nam jednej gierki brakuje, żeby do rekordziku dobić. Także jeżeli się teraz uda, to będzie spoko. Ale to bez sensu zrobiłem. Myślałem, że on pójdzie dalej, ten egzekutor. I on teraz strzałki używa. A, bomber. Ekstra. Ogólnie zazwyczaj takie co nowe karty wychodziły, to ja w sumie ich nawet nie używałem, ani nawet ich nie ulepszałem już prawie żadnej. I teraz to będzie chyba taka pierwsza karta z tych nowych kart, którą ja będę... O, może Battle Roma tylko troszeczkę ulepszyłem, ale i tak on tam jest na 5., 6. levelu, coś takiego. Battle Ram właściwie. I to będzie chyba taka pierwsza karta, której będę właśnie używał, która nowa weszła. Także taki troszeczkę progres, można powiedzieć. Zawsze mnie to denerwuje, kurczę, że ludzie to są tacy jakieś w tych klanach niektórzy, że po prostu wchodzi nowa karta i wchodzi się do klanu, a tam jest po prostu 10 donate'ów wisi z tej właśnie z tej samej karty. I to mnie zawsze denerwowało, dlatego ja nigdy nie zbierałem tych nowych kart. Bo po prostu weszło się do klanu, a tam było 100 milionów requestów o właśnie tą kartę nową. I ten, ale może teraz kurczę tak ludzie nie będą tego brali, więc byłoby spoko, bo jak wszyscy też biorą tą samą kartę, to jest bez sensu z drugiej strony, bo nie każdy chce na przykład donate'ować też tą kartę. No nie, znowu executioner. Okej, okay, pan bomber. O, spoko, fireballa zużył. Najsik, najsik. I pozbądź mi się tego śmiecia. Kolejny. Ja nie wierzę, jeszcze bomber. Ulala. Dobra, wiesz, że mamy już na strzałki, czyli teraz się tylko broni. No nie. Kurczę, nie to. Powiem wam, że możemy się przed tym wybronić jeszcze. Możemy się przed tym wybronić. On teraz rzuca hoga. Zarażając rzucę strzałki. No nie, on ma zapa. Kurczę, dobra, 1-1. Aj, żeby nie ten zap, to przed hogiem bym się jeszcze obronił, jakby rzucił. I byśmy to zgarnęli, kurczę. Ale ogólnie już po prostu nie mogę przekroczyć tego progu 3300 pucharków. Cały czas mam na przykład 3270. Mam meczyk o właśnie o wbicie do tego 3300 i przegrywam i tak cały czas. Nie mogę po prostu dobić tych 3300 równie. Jakiś nie wiem, peszek normalnie. Nie, to już jest remis jednak, bo tu koleś gra jakaś pipa tak zwana. Boi się w ogóle czegoś takiego konkretniejszego zrobić, tylko się broni. Chociaż teraz fireballa zmarnował. No ale 12 sekund, to my to już nic nie zrobimy. O, jeszcze dobra, ty na obie jeden. Dobra, zagramy sobie ostatnią gierkę. I powiem wam, że aż takiej nie czuję różnicy. A jest 3 levele różnicy, więc powinna jednak być jakaś tutaj różnica. Bo niby tamta karta była na 11 levelu, to jest na 8, a gra się mniej więcej porównywalnie. Więc wychodzi na to, że po prostu ta karta jest dużo lepsza i ją będę używał. Jak ja wbiję tak 10, 11 level właśnie tych Goblin Gangu, to będzie po prostu... Chcę coś glansuć, delikatesik, jak to się mówi. Znowu jakiś Ice Golem, cholera ludzie, czyli nie macie czym grać.
No i znowu Executioner, no zaraz mnie cholera szlak trafi. Dobra, tego się gówna pozbyliśmy. Mnie ten egzekutor denerwuje, to zaraz chyba strzelę mu łeb tam koleżowi. Chińczyk jakiś, kurwa. O lol, scrollem to wziąłem. Co to było? Kliknąłem na kartę i po prostu scrollem na miejsce przesunąłem. I się wystawiła. No dobra, koleś grający Hogiem i kurde Executionerem. No i kurde, gdyby nie ten egzekutor, to byśmy jeszcze coś zrobili, ale to już takie... GG. Nawet mu nie napisać GG, śmieciowi. Dobra, gramy jeszcze jedną gierkę, bo trzeba dzisiaj wygrać jedną, przynajmniej, kurde. Drozdu, to potem mu odpiszę na odcinku, nie będę odpisywał, dobra. Znowu scrollem wypuściłem, lol. Ale już przynajmniej wiem, w którą stronę to idzie. No nie wiesz, jeszcze tą. Jakby się tak tego pozbyć. Nie, dzisiaj mamy po prostu złą passę chyba i dlatego. Wczoraj wieczorem jak zagrałem, to chyba z 7 meczów pod rząd wygrałem. Dzisiaj rano sobie zagrałem sam, to 2 przegrałem i teraz kurczę znowu wszystko przegrywamy. No tak mi się wczoraj super grało kurczę tym deckiem. Normalnie wszystko wygrywałem, prawie na 3 gwiazdki wszystko.
Dobra, jesteśmy w stanie wziąć tą jedną wieżę, ale i tak my nie mamy dwóch, więc tutaj nam to nic nie da. Boże, jakby... Kurczę, co on, nie gra? Lol. Nice. Chyba koleś awsy, czy coś takiego. Dobra, spoko. Ugraliśmy, także najsik, najsik. Jeszcze silver cześcik na koniec poleciał. Także no nie jest źle. Szkoda, że drugi raz tego nie można kupić, bo bym jeszcze ze dwa razy nawet kupił to. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, to trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że też bijecie, bo teraz odcinki będą się pojawiać codziennie, bo mam już nagranych kilka na zapas i jeszcze za chwilę biorę się za nagrywanie kolejnych. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie. Pa, pa.